chyba Agniata, jak wyglądam, bo staliśmy właśnie 20 minut w najdłuższej i najbardziej ściśniętej kolejce ever, jakiej byłam. I ludzie wszyscy mieli parasole, mi tak trącali łeb. Ale to nic, bo jesteśmy właśnie w Szanghajskim Disneylandzie. Woo, krzyczcie Nie Okej, oni są zmęczeni, nie zwracać na nich uwagi. Przyszliśmy do najbardziej bajowej atrakcji w całym Disneylandzie i to są filiżanki, które się kręcą tak w kółko, ale to nie są filiżanki, bo tutaj są takie kubły miodu. I kiedy się jeździ, to pszczółki bzyczą taką piosenkę. Boże. Ej, ja proszę, że skupi też się mówiło. Najdroższe mrożone pizze w życiu, bo tutaj pizze z takimi uszkami, jak myszkami, kosztują 80 jenów, czyli jakieś 50 zł za odgrzewaną, znaczy odmrożoną i podgrzaną pizzę. Ale wiadomo, jesteśmy w Disneylandzie, należało się tego spodziewać. Pół godziny w kolejce do Piratów z Karaibów i to, co się tutaj dzieje, to jest jakaś masakra. Po pierwsze, nie ma klimatyzacji oczywiście, wszystko jest w budynku, są tylko takie wentylatorki tam z tyłu. A najlepsze, co się tutaj w ogóle dzieje, to jest to, że rodzice pozabierają tutaj jakieś swoje 5-letnie dzieci i te dzieci mdleją, tak krzyczą, bo nie mogą znieść tego upału. Ale co tam? Bądźmy nieodpowiedzialni. Chyba nie tak, bo super. Także to polecamy naprawdę, nie? W ogóle w Disneylandzie znajdziecie strasznie dużo takich miasteczek tematycznych. Jest miasteczko Pinokia, jest coś tam, a tutaj mamy miasteczko pirackie. Można się poczuć, jakbyście robili, nie wiem, zakupy w Piratach z Karaibów w ogóle. Super, jest mega. Rollercoasterze w tym oto parku rozrywki na tamtym. To się nazywa Tron. Tak wygląda i tam się jeździ jak na takich motocyklach. Trzeba się tak uchylić i jedziecie. I na razie nikt w tym momencie tam nie jedzie, ale szybko się wydaje, strasznie. Można pokrzyczeć i w ogóle. O, jadą. Przejechali. To jest najlepsze w ogóle, co możecie znaleźć w tym szanghajskim Disneylandzie. Właśnie wyszliśmy z atrakcji
która polegała na tym, że pływało się pod górę i z góry na takim dużym, okrągłym pontonie. Oczywiście można było kupić deszczak, żeby nie przemoknąć, ale my byliśmy skąpi, nie chcieliśmy wydać 10 jenów. A do tego stwierdziliśmy, że co to za zabawa, no przecież jak się idzie na ponton, to trzeba zmoknąć. I jesteśmy teraz stali mokrzy, mam mokre buty, mokrą koszulkę, mokre spodnie, wszystko mam mokre. Na szczęście aparat ocala. I ten, jesteśmy mega zadowoleni, to była jedna z najlepszych atrakcji w tym Disneylandzie. Zdecydowanie tak. A teraz są jeszcze fajerwerki, bo jak wiadomo, codziennie wieczorem w Disneylandzie są puszczane fajerwerki. My idziemy jeszcze zrobić takie ostatnie zakupy na ulicy Głównej, kupić jakieś pamiątki dla znajomych i dla siebie przede wszystkim. A jak się zwiniemy do metra, to opowiem wam coś więcej, co nam się podobało albo też nie podobało tutaj w Disneylandzie Szanghajskim. Dobra, Rucie, to ja najpierw powiem, co mi się nie podobało i co ja bym tam zmieniła. Po pierwsze śmieci. Jakby powinno być więcej tabliczek i powinno się bardziej cisnąć tych Chińczyków na to, żeby wyrzucali swoje puste butelki po wodzie do śmietnika, a nie pod nogi. Zgadzam się, tych koszy jakby było zdecydowanie za mało. I ten. I było dużo śmieci i w ogóle jakby na tym powinni popracować i to powinno być zmienione, bo no bo ciężko tam funkcjonować. Dzisiaj idzie śmieci i tak. To mi się nie podoba. Nie było aż tak źle, ale w miejscach, gdzie nie było koszy, problem jest tak, tych właśnie śmieci było bardzo dużo. Znaczy, problem jest taki, że oni, że wystarczyło zostawić pustą półkę gdzieś, półka i już tam były śmieci. Tak, że nie było nic na tej półce, pusta półka śmieci, jakaś tam ekspozycja śmieci w środku i tak. To mi się nie podobało, moim zdaniem było za dużo śmieci i to jest niezorganizowane. Druga sprawa oczywiście dotyczy samego zachowania Chińczyków. Chińczycy często nie panują nad swoimi dziećmi. To prawda. Dzieci biegają wszędzie i są wszędzie i są słyszane wszędzie. Ale jestem jakby, dla mnie to jest normalne, to jest Disneyland, tam przychodzą dzieci i przychodzą tam rodziny z dziećmi, to jest okej, ale jak na przykład widziałam, że dzieci wchodziły sobie, przechodziły przez płotek i wchodziły na jakąś ekspozycję, bo tam była jakaś beczka zrobiona na ekspozycji i dziecko tam wchodziło i zasiadało, a to było odgrodzone, żeby tam raczej nie siadać. Tak, wydaje mi się, że jeżeli gdzieś stoi płot, to znaczy, że tam raczej tam się nie wchodzi, więc tak. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że jeżeli tak to będzie się odbywało, to za chwilę będzie wszystko do wymiany. Bardzo możliwe, że tak się właśnie i jakby. Moim zdaniem oni powinni tam jakby pracownicy więcej zwracać uwagi na to, żeby tak się nie działo, żeby Chińczycy bardziej te dzieci pilnowali. Taka ciekawostka, w ogóle widzieliśmy, jak sobie jakiś dzieciak wpleszczył nogę w barierki i ten. I matka wołała ten, matka wołała obsługę, żeby mu pomogli, ale tam długo nie mogli go uwolnić. Nie wiemy, co się wydarzyło w sumie z tym dzieckiem. Tak, no zakleszczył nogę i tam była, było bardzo duże zamieszanie. Dobrze, to teraz może powiedzmy o czymś fajnym. Tak, no dobra. Generalnie wszystkie atrakcje są bardzo fajnie przygotowane, starannie. Wszystko wygląda na nowe i naprawdę solidnie wykonane. Tak. Jedyny minus no to oczywiście kolejki, ale to jakby też wynika z terminu, jaki sobie wybraliśmy, gdyż to była sobota. Tak, i najgorszy możliwy dzień. Tak, i jeszcze wybraliśmy bardzo wysoką temperaturę i no i niestety to trochę się odbiło na naszym samopoczuciu. Natomiast w momencie, kiedy już wchodzi się na atrakcję i już się tam jest, to kompletnie zapomina się o tym, że stało się 40 minut w kolejce. Także albo 2 godziny 40 minut. Albo 2 godziny 40 minut, dokładnie. Także myślę, że tak, nie, także nie to było okej. Okay. Jak już mówiłam, jeszcze jedno zachowanie mi się bardzo nie podobało, to była nieodpowiedzialność rodziców, którzy wnosili swoje dzieci do takich bardzo zatłoczonych miejsc, w których było duszno i te dzieci no, po prostu mdlały tam już. Nie można było, widać było, że one sobie nie radzą z tym, żeby wytrzymać, nie wiem, godzinę w takim zamkniętym pomieszczeniu z masą ludzi. Także no to jest uwaga bardzo do rodziców, żeby nie brać dzieci w takie miejsce. Tak, natomiast jeżeli chodzi o sam park, to jak najbardziej na plus, polecam. Tak, zdecydowanie park jest nowy. Jeżeli byliście w Paryżu, czy tam w innym Disneylandzie na świecie, no to na pewno będzie widać tę różnicę, bo szanghajski został otwarty, nie wiem, z miesiąc temu, może 2 miesiące temu. I to jest widać, widać to, że to jest nowiutkie wszystkie atrakcje. Na przykład pirat jest atrakcja Piratów z Karaibów. Ta atrakcja jest też w Paryżu, ale tutaj jest nieporównywalnie lepsza. Także naprawdę polecamy. Polecamy, jeżeli będziecie w Szanghaju, to Disneyland, tylko nie idźcie w weekend, bo to już i za nie dużo w 40 chodzi stopni. I nie w 40 stopniach. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami. Dzięki. Możecie dać nam subskrypcję tutaj gdzieś. I w ogóle jeszcze to na Facebooku powstała grupa dla moich widzów. Jeżeli chcecie brać udział w tworzeniu kanału, macie jakieś pomysły, czy po prostu chcecie się skontaktować ze mną, bo ostatnio dość ciężko przez maila nie mam czasu i przez skrzynkę na Facebooku też ciężko, możecie się zapisać na grupę, tutaj gdzieś tam wam coś podlinkuję czy coś. I dobra, no to na razie, pa pa. Pa, pa.